Cześć, cześć Kuba. Siema. Zobacz ten rower, zobacz tam do kiedy miał. Już nie pamiętam. Ty mówisz do mnie, czy przez... Nie, no do ciebie mówię. Jak ten za ci cynka. No. Rowerek masz do... Było 18 czy 16? 16 grudnia. Do dziś? Mhm. O, to trzymaj go. Zobacz ile tych odsetek tam jest. Jak ja go mam trzymać? No co trzymać, co? Odsetek ile mam, zobacz. 31 zł. Żeby to zapłacić, tak? Żebyśmy się dużo dalej. Dzisiaj, no. Tak. Jutro masz czynne? Też mam czynne, no. Będziesz? No tak, tak, będę, dobrze, no. To jutro? Padniesz, tak? A bo dzisiaj jeszcze, no kurde, kasy, bo młody śpi jeszcze. W ogóle prezent mam dla ciebie. Jaki masz znów? No i co? Co? I co teraz? Wykupili mikrofalę. Tobie. Masz sobie zabrać na święta, powiedzieli. Pierdzielisz. No. Kto to taki? Jak? Nie powiesz mi? Kto? Już ci mówię. Maciek z Gorzowa. Co? Nie gadaj. Że niby znasz? No, niby. Maćka znam. Kupił mikrofale i masz ją sobie zabrać. Tylko czekaj, musisz mi jeszcze podpisać tam. Ja nie, co tu się dzieje? No mikrofala nam już mówią. Jak? Mikrofala. Ej, co ja tu gadam? Czekaj, że nie robię was jak łódź podwodna, coś tam. Lali niby tam z tego. Podpisz tam tylko. Masakra. Nie wierzę. Dełu. Ciekawe, czy ona jeszcze chodzi w ogóle. No chodzi, no ja, no włącz to ją. Ile ona u nas leżała? No tam, pita, że jak się gadali w tym, to niby 2 lata. Na ile? A ja nie wiem już nawet. Ale będzie, nie? Nie, no to przedłużałem tego. Zobacz. Nie wierzę. Elegancko. Podpisałeś, nie? Tak. Teraz musisz z nią się tachać, nie? No to coś tam, moja mnie obudziła. Pocienku chłopaki. Normalnie, tu jest, nie no. Ja nie wierzę. To można złotych oddać. Jak? Można złotych oddać, nie? No można, no. Co? Co? No dalej pieniądze. Jak? No dalej nie chcę. No kurde, do poniedziałek będę miał kasę. Tak, ty chcesz teraz procent zostawić? No, za 50 zł. No ty nie, no ja to robię. No ja, nie, na k***a na trapożona. No to mamie oddasz na święta. To na święta, ona akurat będzie, no na święta. No mówię ci. Jak ty teraz ją u mnie zostawisz, to ty znowu... Nie, co ty? No jak, no to nie mówię. Nie, no ci mówię. Nie, no bez jaj. No ci mówię, oddaję. I ten rower pamiętaj. Może dzisiaj będę miał kasę. Dzisiaj sobota, nie? No przecież wykupili ci to mikrofale, nie musisz za to płacić, a ty chcesz ją teraz zostawić? No. Potrzebuję kasy. No co ty gadasz? No ci mówię, no przecież no co, no, no pilnuję tego wszystkiego. No 50 zł, no ci mówię, będę miał zawsze miesiąc piszę, a będę miał, który jest dzisiaj? Będę miał albo dzisiaj, albo w poniedziałek, 18. No ci mówię. No nie, no tego się jak to zobaczy, jak ja to wrzucę w filmik, no ty brak, co na to zostawiłeś, to nie. Ty mu zostawić. Naprawdę? No naprawdę, no pod Bogiem. Chowa ją tam, gdzie ona poleżała. 2 lata. Jesteś pewny? Tak, jestem pewny. No ale w sumie, no, jakbyś do mnie przyszedł teraz, to i tak byś żadnej kasy nie dostał, no to na to samo wychodzi. To jak teraz? Jak to teraz robisz? Ja już wiem, no, nie no, mówię, że przyszedłeś. Po no. Co przyszedłeś? Się zapytać, ile za ten no. Ten, nie? Nic nie chciałem zostawiać ani nic. No. Czyli pieniędzy nie potrzebowałeś. Co? No bo teraz mówisz nagle, że kasy potrzebujesz, jak dostaniesz. No potrzebuję, no ja się pytam, no jak, wiesz, jak... No to nie wolisz sobie tej mikrofali zabrać już? I mieć z głowy to? Twoja decyzja, no. Tą mikrofalę gość ci opłacił, możesz ją sobie zabrać, więc twoja decyzja, albo zabierasz, albo zostawiasz z powrotem, no, i możesz mieć tych w kieszeni. No, no o to chodzi. Czyli co? No, zostawiam. Ja. No dobra. Twoja mikrofala, ty decydujesz, nie? No tak. Moja nie. Pisz na miesiąc, nie?
Od razu na rok. No nie, co ty. A kiedy panią wpadniesz? No ci mówię, albo dzisiaj będę miał pieniądze, albo... A, no. Dobra, dobra, okej. Okay. Bo wczoraj chyba... Wczoraj był 15, nie? Wczoraj miałem. A, weź wymyśl, no hit normalnie. Nie. No już prawie umiałeś, nie? No dobra, miałem. Ale spoko. Nie. No ma wierzę, jest spokojnie. Za słaby jesteś. Podpisz na mnie zaraz. Ja, podpisałem. Teraz podpisuję znów. Tam podpisałeś odbiór, nie? A dobrze jej nie odebrałeś, tym to mogłeś mówić, tak by nawet jej nie wyciągał. Nie jest taka ciężka. Ale tu Kuba też coś. Hit normalnie, nie? Ty to jesteś normalnie. Niemożliwe. Oj Boże, Boże. Maciek z Gorzowa jak to zobaczy, nie? Dobra, no. Lecę. No. Dzięki. No, narka. Ale z tym mikrofalem to żeś robił gry. A ja tak się zastanawiałem, nie? Jeszcze pisałem tego gościa, mówię, żeby nie było tak, że ja ci ją oddam, a ty ją zaraz powrotem zostawisz, ty. Tak, no i masz. Tam gadałeś? Co? Tam gadałeś? Tak sobie podejrzewałem, że możesz tak zrobić, nie? Jakbym cię nie znał, nie? Ale zawsze widzisz, zawsze ją przedłużam, nie? Dobra. Nara. Podsumuj to, co mam do 10, 11 i będziemy zostawiać. Już sprawdzałem, co ty tam masz. Listę. Długa lista? Długa. Ty. No. 12 umów masz. Co? 12 umów. No. I wszystko mam liczyć? Jedno mam do drugiego, więc przyjdę do drugiego. A to, co było przesuwane? Te, co przesuwane, no. O nie mi chodzi. Ile ale mam ci wynosić? Odsetki tylko liczyć, tak? Hmm? Tylko te odsetki ci liczyć, tak? No tak, żebym to przedłużył. A to, co do drugiego było? To na razie nie? Dobra, już policz. Policz będzie z głowy wszystko. Ty, a da się na dłużej niż miesiąc ogólnie u was? Nie, tylko miesiąc. Dobra, dobra, tak myślałem. Tak sprawdzałem. To jakie zabezpieczenie antydeszczowe. Figurkę skarbonkę będziesz odbierał, czy nie? Hmm? Figurki skarbonki nie będziesz odbierał, nie? Nie, no nie odbierałem, wiesz, no przedłużę na razie. To jak? Figurkę chcesz przedłużyć? Jak chcesz, mi to obojętnie. A ile to wychodzi za nią? 5-9 zł. Przedłużenie. Przedłużenie, a ile za nią dostałem? 20. Dobra, będzie. Mogę ją odebrać, obojętne, mogę zawsze coś mieć. Za wszystko ci wychodzi. Ale zawsze coś za wszystko ci wychodzi 402. Za przedłużkę. Przedłużkę. No i gadamy. To jeszcze dolicz to. Ile? 29? No to będzie 4,2. Nie, to już jest razem jakbyś chciał przedłużyć tą figurkę. Dobra. Czyli 400 zł przedłużenie. No. Zapamiętaj tą kwotę. I co działamy? Mordo. Co to jest? Pyszność. Perełki. Nie, to zaraz. Proszę. Kaliber 44. My chcemy żyć, my już żyjemy. Podaj nam dłoń. Limitowana edycja oczywiście. Nie mogłoby się obyć bez limitowanej edycji. Mordo, jak znajdziesz nielimitowaną gdzieś, kupię. Aha, czyli wszystkie są limitowane. No, tak wygląda biznes muzyczny. White czy clear? Prawy dolny róg. Clear. Clear. Czym to się różni? Trzy kolory są. Biały, przezroczysty i pomarańczowy. Cenowo też się różni? W sumie nie wiem. No jak były do kupienia w tej samej cenie, nie? Bo to tam był nakład, nie wiem jak. 103 zł. Gdzie? Taniaksiążka.pl. Niedostępne. Niedostępne. Mam cię mordo. Ja ci mogę pokazać. Czekaj, szukam dalej. Ja przyjechałem z Warszawy. 499 zł. Brak w magazynie. A ile chcesz pożyczyć za nią? Ile myślałeś, żeby za nią pożyczyć? A ile myślisz, że można... Patrz, masz jeszcze numer. Seryjny. To jest numer z nakładu. Clear. Jeszcze ten, tej. No to pachnące. Sprzedano przez Kupteras 160 zł. No zobaczymy. Ja tam chyba ze 200 widziałem. Czyli ile ja bym ci mógł dać za nią? Jak najwięcej. 150? Zastawik, nie? No zastawik. No. Będziemy zadowoleni. Ahahahaha.
Piękna sprawa. No dobra, to 150 mamy. Dobra, lecimy dalej. Kazik. Dużo ogólnie masz tej winyli? Parę mam. Parę mam. Parę mam. Tu mamy pana Kazika. Z 2020. Tematycznie. Kazik. Piękne. Czujesz tą moc tego winyla, nie? Tak. Cieszy. No jest. A. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale tu też jest jakiś kolor? Tak. A, black. Dokładnie. Czerwona jeszcze była. Czerwona jest jakaś za 600 zł. No. Otwarta. Czerwona. To czarna. A biała? 399 zł. No. A to czarna. Czyli też podobnie jak to, nie? Dokładnie. Czyli też 150 zł. Dobra. Tylko mnie nie bij, jak przeczytasz. Fajne kąski. Tylko mnie nie bij. A co to jest? Pier***ol! No w pier***. No. Co to jest? No, no w pier***. Karę. Kuba Knap. A. I ekipa WC Krak. Pierpol. Pierpol. Ile ten w pierpol? Kurczę, no, no za darmo nie dostaniesz po ryju, tak? Trzeba zasłużyć. Golfik jedynka. Sielankowy survival. Golfik jedynka. No. I tam milicja nawet nyską jedzie. To jest ręcznie nadrysowane? I wydrukowane? No, ktoś to rysował. To nawet kodu nie ma, co ja tu mam skanować? No właśnie nie, to musisz pisać. Tylko sielankowy survival przez V. Pierpol. Nie ma. No, nie ma nic za darmo. A jest. Pierpol. Sielankowy survival. Edycja limitowana oczywiście. EUDZ. 199 zł. Przedano przez Kup Teraz. No. Czyli tu było 300, to tu zrobimy... No to zrobić już te no. 400, żebyś tu miał. No żebyś i nie musiał tam więcej szukać, co? No i mistrzowsko. Chociaż chętnie jeszcze bym zobaczył, co tam masz. Nie. To po kolei. Czyli tu 400, za te 400 przedłużasz. No. I finito. I tak zostawiamy. I be happy. Dobra. To zrobimy najpierw tutaj umowę na to. Dobra, a później będziemy autografy. Tak, a później będziemy podpisywać. Dokładnie. Tylko pamiętaj, żeby ich nie przygniatać, one muszą stać równo. No bo ten kartona nie dasz, nie? Mogę ci w sumie dać, tylko że... Dobra, ja coś wymyślę. Ale tego jeszcze u nas nie miałeś, nie? Kalibra miałem, tylko nie tą płytę. No nie tą. No, to jest druga. Myk, myk, myk. Ale teraz pytanie, powiedz mi, co to jest za wynalazek? Czekaj, majster. No spróbuj sobie, że to jest ten, już to od kranu, co, nie? Ty w leśniczego się zamieniłeś? No w lesie zap***. Strój jak leśniczy. No bo z lasu. A, z lasu dopiero. Gdzie to znalazłeś? No w lesie. W lesie? No, żeśmy woda z lasu wyganiali, już bo taka pogoda, że nie ciąć. No. To i taką buteleczkę na jakby, nie? A tą buteleczkę na sobie zostawię, nie? Ona jest fajna, tak jak kwiatki, nie? No z początku, że to jest ten, wiesz, od kranu. Ale patrzcie, co jest za ładne, nie? Mhm. Ale złote raczej nie jest. Ale lepiej wiedzieć niż wiedzieć, nie? Jak? Lepiej wiedzieć, że to nie jest mosiąc, nie? No co? No, by w takich kranach montowali, kurde, ten sam ekran kupował. Nie, to od kranu nie jest, to jest jakaś obrączka, nie? Taka, tylko po prostu... Wygraderowana, nie? No, ale złote nie jest. A jest to cokolwiek warte? Chuj. Przecież czekaj, jeszcze raz sobie sprawdzę jedne tutaj. No to też jest, tylko tak jakby tego starte, nie? Od środka tam jakieś... dziwactwo. Ogadałem z tym nowym sąsiadem, że to może być tureckie złoto. Jakie tureckie złoto? Nic takiego istnieje. No mosiąc za ładne, w wadze normalne jak złoto. No nawet na mosiąc ci się wydawało za ciężkie. No tombak to by ci pokazał, że to tombak. Każdy inny metal by nie działał, nie? Złoty kolor, to co to by było? Nie, no też zjada. To nie będzie złoto. Także a coś to w ogóle warte jest? Jedna browara na to nie zarobię? Jak? Jedna browara za to nie będzie? Dasz zdechę za to? No co ja z tym zrobię? No nie przedasz jakąś ozdóbkę. Pokaż to. On na mosiąc też jest właśnie za ciężki. Metal po prostu, nie? Grawerunek fajny, nie? Nie wiem, czy to by się sprzedało.
No ale jak chcesz w sumie... Też teraz wyskoczyłem z tego czarnego. Z czego wyskoczyłeś? Z więzienia czarne. No tam no cię w sumie nie widziałem, bez kitu. No, bo byłem na pietroterapii telokoholowej, gdy trzeba jakoś pozbierać tego gówna. No wyszedłem kurwa dwa tygodnie z powrotem pajka. I teraz no, w lesie robisz? No, w lesie zapytam. Ale wkładasz? No, i, no ja wiesz, i pilarz jest taki mechanik, nie? I metry noszę i... Wszystko co opłacalne. Tam w lesie lubię robić, kurwa, ślubnie. Tylko to było tak, żeby to nie wyglądało, że jakieś mnie dziwny był, nie? Przecież normalnie wyglądasz. Jak leśniczy. Jak leśniczy, człowiek lasu, tak odcinek lasu. No. Dziękuję.